współczesna kryptologia zaczęła się po II wojnie światowej i takie najważniejsze wydarzenia miały miejsce w latach 70., kiedy pojawiły się pierwsze oficjalne, publiczne algorytmy opublikowane przez władze państwowe w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej to były albo informacje tajne, albo takie o charakterze anegdotycznym. Oraz seria prac Diffiego i Hellmana oraz Rivesta, Shamira i Haldemana w latach 76-78, które były początkiem tak zwanej kryptografii z kluczem publicznym, która wyprowadziła kryptografię, to zaraz dokładnie mówię, z domeny wojskowo-policyjnej do świata powszechnego, publicznego. No później rozwój internetu doprowadził do potrzeby uwierzytelniania transakcji na drodze elektronicznej i rozwój bankowości elektronicznej, stąd się w latach 95-2001 pojawiła na całym świecie akcja wprowadzania instytucji podpisu elektronicznego do systemów prawnych. W Polsce taki system, podpis elektroniczny w systemie prawnym istnieje już od kilku lat, aczkolwiek nie jest specjalnie używany. No i ostatnio przeprowadzony w latach 2000-2003 przez Amerykański Instytut Standardów konkurs na następny szyfr do publicznego użytku na następnych 15-20 lat, na tak zwany Advanced Encryption Standard, który był też okazją do publicznej debaty na temat kryptologii, który przyniósł bardzo interesujące owoce, w szczególności przyniósł nowy standard, który to nowy standard zresztą jest oparty na szyfrze nieamerykańskim. Co, ja już mówiłem trochę, co kryptologia nam daje, kryptografia, co my z tego mamy? No mamy przede wszystkim ochronę poufności, możemy zaszyfrować informacje. Mamy uwierzytelnianie danych i osób, czyli możemy, to znaczy uwierzytelnić coś, to znaczy my jesteśmy w stanie przekonać sędziego, który nie jest specjalistą matematyki, bo to się w końcu do tego sprowadza, że dany dokument, czy dana osoba sporządziła ten dokument, czy też go podpisała z takich czy innych powodów. Dotyczy to samo niezaprzeczalności autorstwa, nadania i odbioru korespondencji, czyli możemy wykazać, że ktoś dany dokument odebrał, jeżeli przeprowadziliśmy odpowiedni protokół kryptograficzny. No, możemy również skonstruować elektroniczne pieniądze, czyli możemy przeprowadzić taki protokół, w którym będziemy w stanie wykazać, że ktoś od nas te pieniądze kupił, po czym, że te pieniądze wydał, w szczególności, że nie może ich wydać już po raz wtórny. To jest oczywiście najważniejsze w tej sytuacji. Kryptografia... No, składa się z szyfrów, ale to nie jest jedyna rzecz, która jest potrzebna. Potrzebny jest cały system kryptograficzny. System kryptograficzny to jest cała taka hierarchia, która się zaczyna od algorytmu kryptograficznego, czyli mówiąc krótko recepty, jak zaszyfrować informacje, czyli mówiąc krótko weź bity czy liczby i zrób z nimi jakieś operacje matematyczne, z czego to wyjdzie. No ale żeby zaszyfrować coś, to ten szyfr posługuje się jakimś kluczem, więc musimy również się dowiedzieć, jak tych kluczy, skąd wziąć takie klucze, jak ich używać i tak dalej. Jak mamy się tym posługiwać w środowisku naszego komputera, żeby to było bezpieczne, jak to przesyłać w sieci i no, jak ludzie mają to wszystko obsługiwać. Więc to w sumie jest dosyć skomplikowane i zawsze oczywiście najtrudniejsza jest ta część związana z ludźmi, ponieważ ludzie nie posługują się logiką zero-jedynkową, tak lub nie, tylko u ludzi jest zawsze tak, nie lub może. Prawda? Kryptografia opiera się współczesna, i to jest ten element matematyczny, na tak zwanych trudnych problemach matematycznych. Co to znaczy, że jakiś problem jest trudny? No, to znaczy tylko tyle, że my go nie umiemy rozwiązać. I co to znaczy, to zaraz do tego wrócę. Szyfrowanie, jak Państwo pewnie świetnie wiedzą, składa się z takich etapów. Mamy wiadomość, to jest nasza wiadomość jawna, jakiś tekst, dokument, utwór muzyczny, obraz, cokolwiek to będzie. Mamy algorytm szyfrujący, czyli receptę, w jaki sposób to zaszyfrować. Ta recepta może być napisana na kartce, może być wypalona w postaci jakiegoś procesora elektronicznego, może być programem, który wykonuje się w jakimś komputerze. No, istnieje mnóstwo sposobów. No, to jesteśmy my, czyli nadawca. W literaturze kryptologicznej zwykle te dwie osoby, które uczestniczą w protokole kryptograficznym, czyli przesyłają między sobą informacje, nazywa się ich Alicja i Bob. W polskiej literaturze czasami się jeszcze posługuje Alicją i Bolkiem, czyli Alicja coś nadaje i chce przekazać informację do Bolka albo chce przekonać Bolka o czymś, że coś wie albo że przesłać mu jakąś informację. Po drodze to jest kanał informacyjny, no to może być łącze telefoniczne, internet, czy też mogą krzyczeć przez okno jedno do drugiego, czy też wysyłać sobie listy, ale po drodze jest również Ewa. Ewa jest tym złym, który stara się tę informację podpatrzeć, podsłuchać,
zdobyć, a w pewnych sytuacjach również podmienić. To znaczy Ewa na przykład może dla Alicji udawać, że jest Bolkiem, w związku z tym Alicja coś przyśle Ewie, a potem Ewa coś innego pośle Bolkowi, udając, że jest Alicją. To jest tak zwany man in the middle, tak? Czyli człowiek po środku. Więc Ewa ma zwykle bardzo duże możliwości i jedyna rzecz, której Ewa nie wie i którą stara się zdobyć, to jest klucz. Przyjmuje się często, że Ewa wie wszystko, to znaczy wie, jaką wiadomość wysyłamy, wie, jak wygląda szyfrogram, no bo ona tutaj się może podłączyć po środku w tym publicznym kanale, czy podsłuchać, czy zobaczyć. Wie, jakiego algorytmu używamy. No, algorytmów jest skończona ilość i powiedzmy, że ktoś jej powiedział, czego używamy, albo myśmy jej przez nie uwagę powiedzieli. Jedyna rzecz, której nie wie i którą chce się dowiedzieć, to jest ten klucz szyfrujący. No bo jeżeli będzie znała klucz, to po pierwsze sama będzie mogła wysyłać wiadomości do Bolka, po drugie będzie mogła odszyfrowywać wszystkie wiadomości, które my wysyłamy. No i to jest właściwie ten clue tego systemu, to jest clue ataku kryptoanalitycznego. Zdobyć klucz, którym się posługuje nasz przeciwnik. W związku z tym oczywiście z naszego punktu widzenia najważniejsze jest, żeby tego klucza przeciwnikowi nie udostępnić, czyli musimy ten klucz chronić. No i teraz jak to wygląda w przypadku najprostszego, jednego z najprostszych szyfrów z XIX wieku? Recepta tego szyfru jest taka, że mamy tabliczkę 5x5 i naszym kluczem w tym szyfrze jest jakieś słowo albo zwrot. To słowo po prostu wpisujemy sobie po kolei do rubryk tej tabliczki. Tym słowem jest festiwal tutaj, prawda? A resztę rubryk tej tabliczki, przy czym jeżeli w tym słowie litery powtarzałyby się, no to my już nie powtarzamy. Czy tylko pierwszy raz, jeżeli jakaś litera występuje, wpisujemy. A potem wpisujemy po kolei wszystkie pozostałe litery, te, których jeszcze nie użyliśmy. A już użyliśmy, więc po L następuje B, C, D, no a potem G, bo E i F już było użyte, aż do końca alfabetu. Recepta to jest ten kwadrat, a kluczem jest słowo, festiwal. Teraz jak my szyfrujemy wiadomość? Naszą wiadomość dzielimy na pary liter. No tutaj wiadomość jest prosta, atak o świcie. Jeżeli ilość liter jest nieparzysta, to na końcu sobie dopiszemy x, bo to nikogo nie wprowadzi w błąd. Teraz dzielimy sobie te litery na pary, a, t, a, k, o, s i tak dalej. I teraz para tych liter wyznacza nam przeciwległe narożniki prostokąta na tym naszym kwadracie. Czyli a, t, prawda, no to tutaj jest a, tu jest t, czyli to wyznacza nam taki prostokąt, i szyfrogramem tych liter AT będą litery z przeciwległego roku, czyli będzie EB. Prawda? Czyli tu piszemy EB. No dla AK, no to znowu tutaj jest A, prawda, tutaj jest K, no to będzie GB, od lewej do prawej, z góry na to. Prawda? No i ponieważ pan Playfair, który był znaną osobą, ten szyfr upowszechnił, to jakoś się przyjęło w literaturze, że nazywa się to szyfr Playfair, a nie Weston, mimo że autorem jego był ten pierwszy pan. Czyli tutaj kluczem jest słowo, które jest niezbędne, żeby odtworzyć informację. Oczywiście współcześnie taki szyfr daje się łatwo złamać przy pomocy komputera, ponieważ ilość kombinacji nie jest bardzo duża, ale bez komputera to złamanie tego nie jest trywialne. Następny przykład szyfru, który jest stosunkowo prosty, ale ma pewną istotną zaletę, o której za chwilę, to jest tak zwany szyfr Wernama. On jest znany od początku XX wieku, a używany jest do dzisiaj, to on ma pewne dwie właściwości, o których za chwilę. Jak on działa? Ja, przykład, który pokażę, jest zrobiony dla systemu dwójkowego, bo to jest najprościej pokazać i najprościej wytłumaczyć, a mianowicie przyjmujemy, że nasz tekst jawny, czyli dane, są w postaci ciągu zer i jedynek, czyli zapisane dwójkowo, 1, 0, 0, 0 i tak dalej, i tak dalej. No, każdą liczbę czy każdą informację cyfrową można tak przedstawić, więc to nie zmniejsza naszej ogólności. Klucz wygląda tak samo i jako klucz przyjmujemy po prostu losowy ciąg zer i jedynek. On musi być losowy, to znaczy musi być wzięty z jakiegoś źródła, które zapewnia, że zera i jedynki tutaj nie są skorelowane, że to jest po prostu przypadkowy ciąg, no taki jak rzucanie monetą, czy szum z promieniowania kosmicznego, czy coś naprawdę losowego. To jest bardzo ważne i za chwilę do tego wrócę. Natomiast jak obliczamy szyfrogram? Ano szyfrogram obliczamy w ten sposób, że dodajemy kolejne bity klucza i kolejne bity danych według takiej oto recepty.
0 dodać 0 jest 0, 1 dodać 0 jest 1, 0 dodać 1 jest 1, 1 dodać 1 jest 0. Czyli jeżeli jest jedna jedynka, to jest 0 sumą, a jeżeli są dwie jedynki lub dwa zera, to 0 jest sumą. To się nazywa tak zwane exclusive OR, czyli dodawanie modulo 2. No i łatwo zauważyć, że tutaj, prawda, 1 dodać 0, 1, prawda, 0 dodać 1, 1, 0 dodać 1, 1, 0 dodać 1, 1, 0 dodać 0, 0, 1 dodać 1, 0. No i wszystko. I maszynka robi i wprowadzamy do niej dane, ona gdzieś tam ma w środku klucz, który wcześniej wprowadziliśmy i wypluwa nam ten strumień szyfrogramu. To już jest wszystko. Ten szyfr ma jedną kolosalną zaletę, że do odszyfrowania używamy dokładnie tego samego klucza i tej samej recepty. Bo teraz proszę zobaczyć, że jeżeli do szyfrogramu dodamy klucz według tej samej recepty, no to 1 dodać 0, 1, 1 dodać 1, 0, 1 dodać 1, 0, 1 dodać 1, 0, 0 dodać 0, 0, 0 dodać 1, 1. Działa w dwie strony, więc jest bardzo proste. Ten szyfr ma jeszcze jedną zaletę, która jest szalenie istotna, a mianowicie jego nie można złamać. To jest jedyny szyfr, który znamy z całej kryptologii, co do którego jesteśmy pewni, że jego nie można złamać. Na to istnieje dowód matematyczny. Pod jednym warunkiem oczywiście, że klucz, którego używamy, jest przypadkowy i że tego klucza już nie użyjemy ponownie. Oczywiście wadą, jaką jest, poza tym, że ten klucz nie może być użyty ponownie, ten klucz jest dokładnie tej samej długości, co nasz tekst jawny. Czyli jeżeli wysyłamy dużo informacji, to musimy mieć tych kluczy dużo. No i to jest oczywiście pewien problem. Natomiast zaleta tego jest taka, że tego się na pewno nie da złamać. I te stacje radiowe, ta stacja radiowa, którą słyszeli Państwo na początku tego wykładu, prawie na pewno posługuje się tym szyfrem. Ale tu problem oczywiście polega na tym, że obie osoby, które korespondują, muszą mieć ten klucz. Co więcej, ten klucz musi być wytworzony w sposób losowy, a jedyny sposób wytworzenia naprawdę losowych ciągów to są procesy fizyczne. To jest właśnie rozpad radioaktywny, promieniowanie kosmiczne, szumy w półprzewodnikach, aczkolwiek to już nie jest do końca przypadkowe i to jest trudno zrobić. Ale to jest jedyny szyfr, który jest całkowicie bezpieczny, jeżeli używamy za każdym razem jednorazowego klucza, no i ten klucz później zniszczymy, żeby już nikt nie mógł tego więcej przeczytać. No, tu jest właśnie przykład takiego klucza używanego przez szpiegów w latach 50. i 60. I z analizy tych liczb, które tutaj były zrobione, wynika, że ten klucz chyba nie był całkowicie przypadkowo robiony. Ludzie, którzy się zajmowali próbą analizy statystycznej tych liczb, odkryli, że prawdopodobnie te liczby były wytwarzane w ten sposób, że ludzie siedzieli i stukali palcami w klawisze maszyny do pisania, dlatego że istnieją pewne braki korelacji, które naprawdę przypadkowe liczby by miały. Na przykład osoba, która stara się przypadkowo na maszynie pisać liczby różne, nigdy nie napisze czterech piątek po kolei, prawda? Bo będzie uważała, że to nie jest przypadkowe. To jest tak samo przypadkowe jak każda inna kombinacja i pojawi się z jakąś wagą statystyczną w naprawdę statystycznym ciągu. Więc wydaje się, że w czasach, kiedy się tym posługiwano, jeszcze tak naprawdę bardzo dobrze dobrych przypadkowych serii liczb nie udało się jeszcze zrobić. O tym, że bezpieczeństwo klucza jest najważniejsze, a właściwie jedyne ważne, wiedziano już w XIX wieku. August Kerckhoff, Holender pracujący we Francji, w artykule, który stanowi właściwie taką podstawę współczesnej kryptologii, znaczy w jakimś sensie, bo większość tego jest dezaktualizowana, napisał artykuł pod tytułem Kryptologia wojskowa i w tym artykule zawarł pewne zasady, która jedna z nich nazwana zasadą Kerckhoffa, którą po polsku można sformułować na przykład tak, że bezpieczeństwo systemu kryptograficznego powinno opierać się na bezpieczeństwie klucza, czy też wyłącznie klucza. Jest zasadą, która obowiązuje przy konstrukcji wszystkich systemów kryptograficznych. Znaczy przyjmujemy, że przeciwnik wie wszystko, czyli zna nasz algorytm, zna nasze zaszyfrowane wiadomości, być może zna również nasze jawne wiadomości, ale nie zna naszego klucza. I to jest, system musi być tak skonstruowany, żeby przeciwnik tego klucza nie był w stanie zdobyć. Szyfry możemy podzielić na symetryczne, wówczas używamy tego samego klucza do szyfrowania i do deszyfrowania i na przykład szyfr Wernama
czy Playfair, który przed chwilą pokazywałem, są szyframi symetrycznymi, oraz szyfry asymetryczne. Używamy innych kluczy do szyfrowania i deszyfrowania. Dlaczego mielibyśmy to robić? Za chwileczkę o tym powiem. Wyobraźmy sobie, że mamy jednego korespondenta, z którym chcemy wymieniać informacje zaszyfrowane. W związku z tym potrzebny nam jest jeden klucz. Jeżeli możemy się spotkać, to ten problem już rozwiązaliśmy. Spotykamy się, umawiamy się, jaki jest klucz, i jeżeli żaden z nas czy żadne z nas nie przekaże tej informacji osobom trzecim, możemy bezpiecznie korespondować. No dobrze, ale teraz jeżeli mam trzecią osobę, z którą chcę korespondować, no to mamy do wyboru albo będę używał tego samego klucza, no ale wtedy ta osoba druga też będzie mogła te wiadomości odszyfrować, albo będziemy mieli każdy z nas inny klucz, no i wtedy tych kluczy już potrzebujemy mieć trzy. No i wówczas się zaczyna problem, jeżeli tych ludzi jest więcej, no to liczba tych kluczy rośnie, tak jak tutaj pokazałem. I na przykład jeżeli mamy do czynienia z krajem, który ma 100 ambasad, no to jeżeli z każdą i z centralą ma korespondować oddzielnie, no to mamy 5000 blisko kluczy. No i zarządzanie, administrowanie tymi kluczami, które trzeba od czasu do czasu zmieniać, no to samo dotyczy okrętów podwodnych, czy samolotów, czy innych systemów, zaczyna być skomplikowane i tylko w takich hierarchicznie formalnych organizacjach jak wojsko, czy dyplomacja, czy policja ma sens. No a poza tym to nie zapewnia niezaprzeczalności dokumentu, dlatego że każdy, kto zna klucz, może przysłać wiadomość i nie wiadomo, kto ją naprawdę utworzył. Powiem, co się dzieje, jeżeli mamy system, w którym są dwa różne klucze. I to jest odkrycie, które zrobiono dopiero w latach 70., aczkolwiek, i to jest pewna dygresja, w kryptologii bywa czasami tak, i tu też tak miało miejsce, że kryptografię z kluczem publicznym odkryto wcześniej, w 60. latach, w wywiadzie brytyjskim, ale tego nie opublikowano. W połowie lat 70. odkryto to na uniwersytetach amerykańskich i te prace się pojawiły, no i dopiero z pewnej, znacznie później Anglicy przyznali, że oni o tym wiedzieli znacznie wcześniej, ale tego nie ogłosili. I w kryptologii tak bywa przynajmniej w kilku wypadkach, że pewne odkrycia w literaturze akademickiej pojawiają się, po czym okazuje się, że jakaś agencja wywiadowcza wiedziała to 10, 15, 20 lat wcześniej. W związku z tym zawsze istnieje spekulacja, co oni jeszcze wiedzą, czego my nie wiemy. Być może bardzo dużo, być może bardzo mało. W każdym razie niewątpliwie oni zatrudniają dużo matematyków, więc być może coś wiedzą. Natomiast rozwiązanie problemu, co zrobić z dystrybucją kluczy, przyszło przy pomocy właśnie kryptografii asymetrycznej, czyli tak zwanej kryptografii z kluczem publicznym. Recepta polega na tym, że każda osoba, która chce używać kryptografii, ma dwa klucze, które są w pewien określony sposób wytworzone. Jeden z tych kluczy, one są ze sobą związane, ale znajomość jednego z nich nie umożliwia znalezienie drugiego z nich. Jeden z tych kluczy jest tak zwanym kluczem publicznym i ten klucz jest jawny. Ten klucz upowszechniamy wszystkim. Możemy umieścić w książce telefonicznej, rozdać, wykuć w granicie na ścianie domu itd. Drugi klucz jest kluczem tajnym i tego klucza, oczywiście prywatnym, tego klucza nie podajemy nikomu. Te klucze są w tym sensie symetryczne, że wiadomość zaszyfrowana przy użyciu klucza publicznego może być tylko odszyfrowana kluczem prywatnym i vice versa. Wiadomość zaszyfrowana kluczem prywatnym może być odszyfrowana tylko kluczem publicznym. W związku z tym teraz, jeżeli ja mam ten klucz prywatny i klucz publiczny, to każdy, kto chce przysłać do mnie wiadomość, może ją zaszyfrować moim kluczem publicznym i wysłać pocztą, czy przez internet, czy przez radio, tylko ja tę wiadomość będę mógł odczytać. Jeżeli ja chcę odpowiedzieć, to muszę znać klucz publiczny osoby, z którą koresponduję, no mogę go wziąć z książki telefonicznej na przykład, i zaszyfrować wiadomość tym kluczem publicznym. Tylko osoba, która zna klucz prywatny, będzie mogła ją odszyfrować. Dobrze, czyli to już mamy. Teraz następne pytanie. A skąd ja mam wiedzieć, że ta osoba jest tym, za kogo się podaje? No i to jest znowu dosyć prosto zrobić, bo teraz jeżeli ja chcę wysłać, powiedzmy, do pani wiadomość tutaj w pierwszym rzędzie i przekonać panią, że ja to jestem ja, no to tak, biorę pani klucz publiczny, biorę swój list, w swoim liście piszę, że ja jestem mną, że Aleksander Witlin, i tę wiadomość szyfruję swoim kluczem prywatnym. Tak? Teraz tę wiadomość zaszyfrowaną moim kluczem prywatnym
szyfruję pani kluczem publicznym i posyłam do pani. Teraz, ponieważ ja zaszyfrowałem to kluczem, wszystko z zewnątrz, tą kopertę pani kluczem publicznym, no to nikt poza panią tej wiadomości nie odczyta. Dobrze, czyli pani dostała tę wiadomość, odczytuje pani swoim kluczem prywatnym, który tylko pani ma, tak? I tam ukazuje się wiadomość, która jest zaszyfrowana z informacją, że należy ją odszyfrować moim kluczem publicznym. To teraz pani bierze mój klucz publiczny, który jest powszechnie dostępny i odszyfrowuje, no i ukazuje się wiadomość, że ja to jestem ja. Czyli ma pani pewność, że ponieważ wiadomość wewnętrzna, ta, którą pani odszyfrowała moim kluczem publicznym, to ponieważ została ona odszyfrowana moim kluczem publicznym, to musiała zostać zaszyfrowana moim kluczem prywatnym. Czyli jeżeli przyjmiemy założenie, że tylko ja znam mój klucz prywatny, to ja ją musiałem zaszyfrować. Czyli w ten sposób my możemy, i co więcej, pani nie tylko sama siebie przekonać, ale pani może przekonać sędziego, że rzeczywiście pani dostała wiadomość ode mnie, dlatego że pani pokaże sędziemu wiadomość zaszyfrowaną, którą pani dostała, pani przekona sędziego, że pani tę wiadomość odszyfrowuje, bo pani przy pomocy swojego klucza prywatnego pokaże pani odszyfrowaną i pokaże pani, że tam jest wiadomość w środku zaszyfrowana. I pani, a sędzia sobie sam moim kluczem publicznym, który odszyfruje tę wiadomość i przekona się, że tylko ja mogłem tę wiadomość zaszyfrować i ją do pani wysłała. Czyli może pani osiągnąć zamierzony skutek prawny, jeżeli celem tego było zawarcie jakiejś transakcji, prawda? I to taka procedura nazywa się podpisem elektronicznym. Ona ma jeszcze tam pewne dodatkowe subtelności, którymi nie będę państwa nudził. I to jest to, co wyprowadziło kryptologię na, powiedzmy, szerokie wody, bo w tym momencie problem dystrybucji kluczy w pewnym sensie przestał istnieć. I tak działa każda przeglądarka internetowa, z którą państwo się łączą za pomocą tak zwanego bezpiecznego połączenia ze swoim bankiem czy z jakąś bezpieczną stroną internetową. Te państwa komputer i ten komputer po drugiej stronie wykonują właśnie ten protokół uzgodnienia kluczy prywatnych i publicznych, znaczy uzgodnienia tych informacji, posługując się właśnie kluczem prywatnym i publicznym. I to po prostu w ten sposób działa. I ta kryptografia umożliwiła upowszechnienie kryptografii do tych wszystkich zastosowań finansowych i publicznych. Żeby to zrobić, to trzeba dysponować pewnymi algorytmami matematycznymi, które umożliwią właśnie tę kombinację z kluczem, z tymi kluczami, prawda, że pewne operacje można zrobić w jedną stronę, w drugą stronę nie można zrobić. No, do tego potrzebne są tak zwane funkcje jednokierunkowe, czyli takie funkcje matematyczne, które łatwo jest wykonać w jedną stronę, a bardzo trudno w drugą stronę. No, wygląda to symbolicznie tak, że to jest nasza funkcja, ona ma jakiś argument x, i bardzo łatwo jest policzyć tą y, prawda? Czyli znając x, przepuszczamy to przez tą funkcję, wychodzi jakaś wartość tej funkcji. Natomiast policzenie tego w odwrotną stronę jest praktycznie niemożliwe. Takich funkcji konstruuje się czegoś, co wygląda jak funkcje jednokierunkowe, czyli ma duże właściwości, po prostu nie umiemy tego odwrócić, jest dużo, ale my nie wiemy, czy tak naprawdę w ogóle istnieją funkcje jednokierunkowe. Czyli nie mamy żadnego ścisłego dowodu, że takie obiekty w ogóle istnieją. Takim praktycznym zastosowaniem pewnego wariantu funkcji jednokierunkowej jest funkcja skrótu. Czyli to jest taki sposób przypisania każdemu ciągowi binarnemu, czyli w praktyce każdemu dokumentowi elektronicznemu, etykietki o określonej długości. No i taka funkcja działa po prostu w ten sposób, że się wpuszcza do niej, tak jak taka trochę maszynka do mięsa, że wpuszcza się do niej dowolnie długi ciąg bitów, czyli dowolny dokument elektroniczny i ona wylicza taką etykietkę o stałej długości. Ta etykietka na przykład ma 160 bitów. Dlaczego 160 bitów za chwilę? Czyli jest to jak gdyby sposób ponumerowania wszystkich dokumentów elektronicznych, czyli utworów muzycznych, wizerunków, tekstów i tak dalej, przy pomocy liczb, które będą, no powiedzmy, nam 45-cyfrowe. 160 bitów tam pewnie jest 45 czy 50 cyfr mniej więcej. Ponieważ liczb 50-cyfrowych jest strasznie dużo, no więc w praktyce to powinno wystarczyć. Oczywiście wszystkich możliwych ciągów jest znacznie więcej, ale ponieważ ta liczba jest bardzo duża, więc wydawało się, że to zupełnie wystarczy. I ta recepta, która ona jest zresztą również w polskiej normie podpisu elektronicznego, ta funkcja SH1, wydawała się bezpieczna, wydawała się do sierpnia tego roku,
albowiem w sierpniu pani profesor Wong z Chin pokazała, że ona potrafi tę funkcję złamać. Ona potrafi zrobić rzecz następującą. Mając dwa dokumenty, potrafi wyliczyć oczywiście ich skróty, ale teraz założenie zawsze było takie, że dla dwóch różnych dokumentów ich skróty również będą różne. Ale pani Wong pokazała, że ona potrafi skonstruować dwa dokumenty, które są różne i które będą miały taki sam skrót. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli my użyjemy funkcji skrótu na przykład do podpisania dokumentu bankowego czy jakiegoś innego, to można utworzyć drugi dokument, który będzie miał ten sam skrót, ale inną treść. Czyli możemy mieć podpis elektroniczny na dwóch różnych dokumentach o różnej treści. No i to oczywiście niweczy cały sens podpisu elektronicznego jako sposobu uwierzytelniania dokumentów. No i znaczy, technicznie rzecz biorąc, ona nie stworzyła takich dokumentów, ale pokazała, że złamanie tej funkcji skrótu jest matematycznie wykonane. Co to znaczy, zaraz do tego przejdziemy. I to wystarczy, żeby się zacząć zastanawiać nad nową funkcją skrótu, no i to jest przedmiot w tej chwili bardzo aktywnych badań. To jest bardzo trudno zrobić, ponieważ te funkcje badał szereg ludzi przez ostatnich wiele lat. Dlaczego 160 bitów? 160 bitów bierze się stąd, że do niedawna uważano, że problem matematycznie trudny, znaczy obliczeniowo trudny, to jest taki, który wymaga 2 do 80 obliczeń. My wiemy mniej więcej, jak szybkie są komputery, które mamy. Wiemy, jak dużo jest tych komputerów. No i teraz szacujemy bezpieczeństwo systemu w ten sposób. No, jest tak zwany paradoks urodzin, który ja nie będę wchodził w szczegóły, ale w skrócie on mówi tyle, że on bada taki problem, jakie jest prawdopodobieństwo, że przynajmniej dwie spośród iluś tam osób w pokoju mają urodziny tego samego dnia. Czy tego samego, w sensie tego samego dnia roku, a nie jeżeli chodzi o lata. No ale powiedzmy, że tam 20 czerwca czy 20 lipca. I okazuje się, że to jest bardzo nieintuicyjny problem, bo państwo sobie wyobrażają, że urodziny w takiej sali jak tutaj, która mieści, nie wiem, na pewno 200 osób, no to musiało być 200 osób, żeby prawdopodobieństwo, że dwie osoby mają urodziny tego samego dnia, było rzędu 1/2, tak? W rzeczywistości wystarczą 23 osoby. Co oznacza w praktyce, że przy 160-bitowej funkcji skrótu, czyli liczbie takiej 50-cyfrowej, wystarczy zwykle wylosować pierwiastek z tej liczby, czyli 2 do 80 dokumentów, żeby prawdopodobieństwo znalezienia dwóch dokumentów, które będą miały ten sam skrót, było większe niż 1/2. No ale dopóki uważano, że 2 do 80 to jest duża liczba, to się tym problemem nie zajmowano. No ale w tej chwili 2 do 80 już nie jest taką dużą liczbą i zaraz do tego wrócę. Teraz, co to są trudne problemy matematyczne? Ja obiecałem, że powiem. No, na tym polega cała kryptografia. Polega na założeniu, że pewien problem jest trudny. Takim problemem, na którym się opiera praktycznie cała współczesna kryptografia asymetryczna, jest problem faktoryzacji. To jest problem, którego się uczymy w pierwszej klasie szkoły podstawowej i który od 3,5 tysiąca lat jest mniej więcej badany i jest nierozwiązany. Problem w skrócie polega na tym, że jeżeli weźmiemy dwie liczby pierwsze, A i B, no to każdy pomnoży dwie liczby pierwsze przez siebie. Jeżeli te liczby będą miały wiele cyfr, powiedzmy 100, 150, no to potrzebna będzie kartka i zajmie to chwilę czasu. No ale pomnożą państwo dwie liczby przez siebie, prawda? Natomiast rozłożenie dużej liczby złożonej na dwa czynniki pierwsze, czyli jeżeli gdybym ja wypisał tutaj państwu na tablicy 200 czy 300 cyfrową liczbę złożoną, która nie ma małych czynników pierwszych, znaczy nie dzieli się tam przez 3, 5, 7 i tak dalej, to rozłożenie takiej liczby na czynniki pierwsze zajęłoby więcej czasu niż mamy na Ziemi do czasu, aż się Słońce wypali. Przy 300 cyfrach prawie na pewno. Skąd my to wiemy? No wiemy to tylko stąd, że mamy jakieś algorytmy, które umieją rozkładać liczby złożone na czynniki pierwsze. Wiemy, jak szybko one działają. Działają dosyć wolno. No i im dłuższe są te liczby, tym wolniej one działają i ekstrapolując otrzymujemy takie wielkości czasy geologiczne czy astronomiczne. Ale my nie wiemy, czy nie istnieją algorytmy faktoryzacji, które działają szybciej.
My po prostu tego w ogóle nie wiemy. Od 3000 lat badamy problem właściwości liczb pierwszych i po prostu nie wiadomo, czy taki algorytm nie istnieje. W związku z tym żyjemy w przeświadczeniu, że takiego algorytmu nie ma i cały czas to badamy. Dopóki takiego algorytmu nie znajdziemy, problem faktoryzacji będzie uważany za problem trudny, czyli te algorytmy kryptograficzne, których bezpieczeństwo jest oparte na trudności rozłożenia dużej liczby na czynniki pierwsze, uważamy za bezpieczne. Wiemy, że istnieje, znaczy to jest pewien paradoks związany z Instytutem Fizyki, istnieje pewien algorytm rozłożenia dużej liczby na czynniki pierwsze szybko, to jest tak zwany algorytm Shora, ale ten algorytm da się zrealizować wyłącznie na komputerze kwantowym, którego nie mamy. Co więcej, nie wiemy, czy będziemy w stanie zbudować komputer kwantowy. Gdybyśmy umieli zbudować komputer kwantowy, musielibyśmy zacząć używać innych metod w kryptologii, dlatego że rozłożenie dużej liczby na czynniki pierwsze byłoby problemem łatwym. Ale dopóki nie wiemy, czy się uda zbudować komputer kwantowy, to jest nadal problem trudny. Inne trudne problemy używane w kryptologii to jest problem logarytmu dyskretnego, dodawanie punktów na krzywej eliptycznych, czy układ równań niewielu zmiennych, ale ja już o tym nie będę mówił. Natomiast jeszcze ta krótka dygresja dotycząca, co to znaczy, że jakieś liczby są duże. To są takie bardzo proste oszacowania, które są przydatne przy ocenie właśnie bezpieczeństwa systemów, bo proszę sobie zdać sprawę z tego, że żeby złamać jakiś system, to trzeba wykonać jakieś obliczenia. No to teraz, żeby wykonać obliczenia, to trzeba, zaczynając od tego, że doba ma mniej więcej no, 10 do 5 sekund, bo 86 400 sekund, czyli 100 000 sekund, czyli rok ma 3 razy 10 do 7 sekund, no i znając szybkość procesora Pentium, który jest tam na rynku 3 GHz i ilość operacji taki procesor jest w stanie wykonać rocznie, to wiedząc, że zaszyfrowanie słowa kluczem zajmuje około 3000 cykli procesora, no to jesteśmy w stanie wykonać około 3 razy 10 do 13 szyfrowań na rok na jednym procesorze. No więc gdybyśmy mieli miliard takich procesorów, no to byśmy byli w stanie wykonać 3 razy 10 do 19 szyfrowań na rok. No a jeżeli tych różnych kluczy mamy 2 do 80, to 2 do 80 wykorzystując miliard procesorów, zajęłoby nam 30 lat. Nie mamy miliarda procesorów, no i one wszystkie nie wykonują tych obliczeń. Ale to już zaczyna być blisko. Na tyle blisko, że zaczynamy używać dłuższych kluczy. No więc jeżeli zamiast 80 bitów będziemy używać 128 bitów, no to wówczas policzenie tych wszystkich możliwych kombinacji zajmie już nie 30 lat, tylko biliony lat. Bilion to jest liczba z przynajmniej 12 zerami, a tam jeszcze przed tymi zerami jest jakaś duża liczba. No a ułatwienie do tego rachunku jeszcze to jest informacja, że nasze Słońce poświeci jeszcze z 5 miliardów lat, może 6. Czyli jeżeli mamy algorytm, który ma klucz 128-bitowy i nie znamy żadnej metody złamania go lepszej niż przeszukanie wszystkich możliwych kluczy, to możemy być pewni, że przy obecnym rozwoju techniki najpierw zgaśnie Słońce, niż to zostanie złamane. Ale my, tak, ale my nie wiemy, czy nie istnieje lepszy sposób złamania tego algorytmu. I tu jest oczywiście cały problem, że wszystkie sposoby, jeżeli istnieje sposób złamania algorytmu lepszy niż przeszukanie całej przestrzeni kluczy, to algorytm uważa się za złamany. Właściwie praca kryptoanalityków polega na tym, żeby zobaczyć, czy znajdą jakikolwiek sposób złamania algorytmu lepszy niż przeszukanie całej przestrzeni. No, praca pani Wong sprowadziła się do tego, że ona pokazała, że algorytm, którego złamanie przez przeszukanie wszystkich możliwych kombinacji wymaga 2 do 80 operacji, ona jest w stanie zrobić przy pomocy 2 do 63 operacji. 2 do 63 operacji to jest liczba taka, że to jest do wykonania. Atak, który został wykonany parę lat temu na algorytm DES, który został włamany, miał złożoność 2 do 55. I to zostało zrobione w 2 dni. Czyli 2 do 63 pewnie w ciągu roku by się dało zrobić przy tamtejszych środkach, a te procesory jednak bardzo szybko, ich moc obliczeniowa rośnie. W związku z tym spekulowanie, jaka jest bezpieczna długość kluczy, jest zawsze dosyć trudne, no bo oczywiście im dłuższy klucz, tym kosztowniejsze jest urządzenie, bo tam trzeba więcej krzemu włożyć, żeby te obwody scalone zbudować. Ale przy 128 bitach, które się teraz używa, to już jest komfortowo, czasy są geologiczne czy astronomiczne. Kryptografia jest oczywiście związana również z ochroną informacji,
związanej z ochroną własności intelektualnej. Proszę zwrócić uwagę, że od momentu, w którym wszystkie dokumenty, utwory muzyczne, filmy są w postaci cyfrowej, no to wszyscy, większość z Państwa przeszła przez takie doświadczenie psychiczne włożenia płyty, za którą się zapłaciło 70 zł do wypalarki DVD po naciśnięciu, czy CD, naciśnięciu kilku guzików wychodzi druga płyta za darmo jak nowa, prawda? Okazuje się, że skopiowanie informacji elektronicznej nic nie kosztuje, przynajmniej tego, który kopiuje. Oczywiście za to płaci ten, który produkuje te informacje w jakiś sposób. Ale ponieważ bity to nie atomy, kopiowanie bitów nie wymaga dodatkowego nakładu energii czy dodatkowej materii, więc każdy to może zrobić. Więc ludzie, którzy żyją z własności intelektualnej, starają się w jakiś sposób zabezpieczyć tę własność intelektualną przed kopiowaniem. No i to jest oczywiście następna bitwa, która się toczy i tu nie ma dobrych jeszcze w tej chwili recept. Natomiast jednym ze sposobów ochrony, który może nie jest bardzo skuteczny, ale służy również do innych rzeczy, jest tak zwana steganografia. Steganografia to jest ukrywanie informacji w obrazkach cyfrowych. Na czym to polega? Obrazek cyfrowy w dużym powiększeniu składa się tam z takich pikseli pojedynczych. Niektóre są ciemniejsze, inne jaśniejsze. Na jakimś poziomie powiększenia te różnice są bardzo subtelne i minimalne. W związku z tym można zrobić rzecz tak. Do pikseli tego obrazka dopisać pewien niewielki szum, który w rzeczywistości jest zaszyfrowanym jakimś kluczem, tekstem, czy innym obrazkiem, czy utworem muzycznym, który myśmy tam włożyli. Jeżeli tej informacji, którą my chcemy schować, jest znacznie mniej niż informacji zawartych w obrazku, to ona się tak naprawdę zmieści praktycznie w tym statystycznym szumie. I znowu ktoś, kto nie zna klucza, nawet znając algorytm, ale ktoś, kto nie zna klucza, jedyna rzecz, którą będzie mógł stwierdzić, dysponując oryginałem obrazka, tutaj, ponieważ jest cisza wyborcza, ja się posłużyłem obrazkiem ukochanego przywódcy narodu północno-koreańskiego. To jest oryginalny obrazek z internetu. Ja mam nadzieję, że on nie jest chroniony prawami autorskimi. To jest oryginalny z internetu, a to jest właśnie taki, do którego została włożona pewna informacja i zaszyfrowana. No i oczywiście, dopóki się nie zna klucza, to tej informacji nie można odzyskać. Ale na przykład w ten sposób producenci utworów muzycznych, tekstów czy innych dzieł rozprzestrzenianych przez internet mogą ukryć informacje o prawach autorskich czy inne z innych zabezpieczeniach właśnie przy pomocy steganografii i w ten sposób dochodzić ewentualnych roszczeń, wykazując, że to jest rzeczywiście ich własność intelektualna, a nie coś, ktoś to inny sporządził. To jest takie jedno z zastosowań kryptografii, a drugie związane jest z dzieleniem sekretów. Jest taki problem, który się pojawia w niektórych zastosowaniach, jak podzielić sekret. No najprostszym takim klasycznym przykładem jest klucz do skarbca w banku, który jest zwykle dzielony między dwie czy trzy osoby, to znaczy otwarcie skarbca wymaga jednoczesnego udziału dwóch czy trzech osób ze względu na zaufanie, żeby jedna osoba nie mogła tego zrobić sama. No, w niektórych krajach, to jest informacja znowu anegdotyczna, bo tego nikt nie wie do końca, uruchomienie, użycie broni nuklearnej wymaga też zgody dwóch czy trzech osób i są różne inne sytuacje. Znaczy jest jakiś sekret, który jest podzielony i teraz ten sekret trzeba umieć złożyć. Zastosowanie tego przy pomocy obrazków jest również już stosowane do transportu, do monitorowania paczek transportowanych przez systemy przesyłania przesyłek. Dowcip polega na tym, żeby obrazek, który jest w dużej skali, składa się, prawda, znowu z czarnych lub białych pikseli. I teraz można taki obrazek rozłożyć, analizując te piksele, w taki sposób, żeby uzyskać jednorodny rozkład bieli i czerni, ale żeby ten obrazek zgubić. Rozłożyć go na dwie części albo na więcej, bo to można rozłożyć na dwie, trzy, cztery, pięć. Można rozłożyć kilka obrazków, żeby w różnych kombinacjach się składały. Ale tu jest akurat ten jeden Einstein rozłożony na dwa obrazki, które jeżeli ci z Państwa, którzy będą chcieli dostać po wykładzie folię, bo to jest wydrukowane na folii, jeżeli te folie się bardzo starannie złoży ze sobą, no to ten Einstein się z powrotem pojawi. Tutaj mają Państwo dwie folie, prawda? To jest jedna z nich, to jest druga z nich. No, nic nie widać, natomiast po złożeniu, tu muszę starannie złożyć, o,
To jeszcze można lepiej złożyć, ale to sobie później Państwo złożą po wykładzie. Wyszło pi. Na tamtych foliach będzie Einstein, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś nie ma tej drugiej folii, to nie jest w stanie odtworzyć tej drugiej połowy. W związku z tym nie jest w stanie wymyślić, co na tym obrazku jest. I na tym właściwie już będziemy kończyć. Ja może jeszcze tylko powiem na zakończenie dwa słowa, co jeszcze można odszyfrować, bo to co mogą amatorzy zrobić. No więc pierwsza rzecz, która jest bardzo zabawna, to jest przykład z zeszłego roku, odszyfrować dokumenty. Rządy różnych krajów przy różnych okazjach odtajniają różne dokumenty, prawda? Ludzie się domagają informacji, ale czasami w tych informacjach zaczernia się kawałki, twierdząc, że one są objęte tajemnicą. W zeszłym roku pojawił się taki dokument w internecie związany z analizą bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych, związanym z atakiem 11 września. No i to był taki dokument, w którym pewne słowa zostały zaczernione. Francuski kryptolog David Nakash, który oglądał to w telewizji, razem ze swoją doktorantką zwrócił uwagę, że ten dokument jest napisany proporcjonalnym fontem. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli Państwo piszą na zwykłej maszynie do pisania, to literki, które się pojawiają na papierze, mają dokładnie tę samą odległość pomiędzy literkami. To znaczy, czy to jest I, czy to jest M, ta literka zajmuje dokładnie tyle samo miejsca. Natomiast jeżeli Państwo drukują tekst na drukarce w komputerze z tak zwanym proporcjonalnym fontem, wszystko poza Aralem na przykład, to literki, które są szersze, zajmują trochę więcej miejsca niż literki, które są węższe. Na przykład I zajmuje dużo mniej miejsca niż M i w ten sposób tekst ładniej wygląda, bo nie tworzą się takie białe dziury w różnych miejscach. No, ale jeżeli coś jest napisane proporcjonalnym fontem, to wówczas można się zastanowić, czy można ustalić, jakie to są literki, które są zaczernione, na przykład w tym słowie tutaj. I teraz analizując najpierw odstępy między literkami, właśnie po ustaleniu już, jaki to jest font i ile tych punktów drukarskich te literki wszystkie zajmują, następnie przepuszczając przez słownik zestaw słów, który ma określoną długość, która odpowiada temu zaczernieniu, dostali autorzy stosunkowo mały zestaw tych słów i słowami właśnie Davida Nakash, który to w zeszłym roku na konferencji w Interlaken opowiadał. Później wzięto pod uwagę jeszcze heurystykę, uznano, że skoro to jest dokument przeznaczony dla prezydenta, to on musi być napisany prostymi słowami, co ograniczyło ilość słów w słowniku. No i po przejrzeniu słów, które zostały, uznali, że jedynym słowem, które pasuje, było słowo egipski. No i w momencie, w którym ten wykład, David doszedł do tego egipski, no to z widowni parę osób się poderwało i pobiegło do telefonu. Także to jest jedna. Druga rzecz, którą Państwu polecam, to jest SETI at Home, czyli projekt, który jest prowadzony przez Uniwersytet w Berkeley od wielu lat, poszukiwanie sygnałów od cywilizacji pozaziemskich. Radioteleskopy zbierają informacje z szum radiowy, który przychodzi z przestrzeni kosmicznej i wszyscy, którzy mają do dyspozycji wolny czas na swoich komputerach, mogą w tym programie uczestniczyć. Te komputery po prostu realizują program szukający korelacji w tym szumie. No, jeżeli ktoś na swoim komputerze znajdzie te korelacje, to będzie sławny, bo to może wskazywać na pierwszą łączność z cywilizacji pozaziemskiej. No i ostatnia rzecz to ciągle są starożytne manuskrypty średniowieczne, których nie odczytano, z których najbardziej znany jest tak zwany manuskrypt Wojnicza, o którym Państwo mogą przeczytać w internecie, czy też z odnośników tutaj w tym wykładzie na końcu. I to już wszystko, dziękuję bardzo. Na zakończenie znowu muzyczka tej stacji. Ta muzyczka nazywa się Kłusownik z hrabstwa Lincoln. Dziękuję bardzo.